Cześć, ja się nazywam Marcin Hinc i witam Cię w kolejnym odcinku moich rozmów zatytułowanych U mnie tak to działa, w których poruszam tematy związane z produktywnością, rozmawiam z moimi gośćmi na tematy produktywności, co zrobić, żeby się nie napracować, a zrobić co trzeba zrobić. Generalnie rozmawiamy o tym, jak technologia może nam pomóc w sposób niezauważalny, w sposób, który nas nie męczy, jak technologia może nam pomóc po prostu dojść do tego, do czego dojść chcemy. Pracuję w Nozbi, także zapraszam oczywiście na nozbi.com, więc Nozbi pojawia się często w moich rozmowach, natomiast nie są one tylko kierowane w stronę Nozbi, ale również rozmawiamy o różnorakich narzędziach, jakich sposobach i podejściach do tematu związanego z zarządzaniem sobą w czasie. Zapraszam do rozmowy. Cześć wszystkim, ja jestem Marcin i witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z Nozbi. Dzisiaj kolejny gość, dzisiaj panią gościmy, a konkretnie Angelika, cześć. Cześć. Dobra, na dzień dobry, powiedz w ogóle, czym się zajmujesz w życiu służbowo? Służbowo jestem wirtualną asystentką i menadżerem szkoły jogi. Menadżerem szkoły jogi. A coś jeszcze słyszałem o szkole języka angielskiego. To od ciebie, czy nie od ciebie? Nie, to nie ja. Nie od ciebie, dobrze. Nie ja. Jesteś menadżerem szkoły jogi, dobra. Jak to czasowo zajmuje, jeśli chodzi o twoje zajęcie? Jak czasowo poświęcasz dzień na tą szkołę jogi i na pracę jako wirtualna asystentka? Ja jestem zdalnym menadżerem, więc właściwie to jest wszystko ze sobą powiązane, więc... Właściwie to mi zajmuje wszystko łącznie cały dzień. Pracuję od godziny 9 do godziny 19, 20, czasami nawet dłużej. O rany, to niedobrze, to niedobrze. Ale interwałami, więc to jest ten plus. Czyli robisz sobie przerwę w środku dnia? Robię, no, koniecznie. Trzeba coś zjeść czasami. I odpocząć, i plecy wyprostować. No tak. Właśnie. To jak wygląda, ale nie, to jest generalnie tak codziennie, że nie, że siedzisz od 9 na przykład do 18, te 9 godzin powiedzmy, nawet z przerwami licząc, to jest tak, że cały dzień wypełniasz sobie? Tak. Niestety, niestety tak. No dobra, i jak ten dzień wtedy wygląda? Jak to? Są jakieś stałe przerwy, czy po prostu jak ci się chce wstać? Jak, nie wiem, nie masz dnia do pracy, to pracujesz godzinę i na 3 godziny idziesz na spacer, czy... To właśnie to wszystko zależne od tego, czy jak dużo mam zleceń, jak dużo mam deadline'ów na dany dzień, czy właśnie jestem produktywna, czy mam dzień taki niekoniecznie dobry do pracy. To po prostu rzeczy, których nie muszę zrobić danego dnia, to po prostu odkładam na kolejne albo rozkładam je tak, żeby ze wszystkim zdążyć, żeby być na czas, ale też żeby się dobrze czuć ze sobą. Czyli świadomie jednak patrzysz na ten... balans jakby w ciągu dnia. Oczywiście, że tak. Wcześniej na to nie patrzyłam i wykończyłam sobie plecy. Zwróciłam uwagę na to, że coraz gorzej widzę. Właśnie przez to, że jak zakładałam swoją działalność, to było ponad 3 lata temu, to spędzałam praktycznie cały dzień przed komputerem. I nie robiłam sobie przerw, bo to było tak, że wstawałam, zrozum, a muszę iść do komputera. Siedziałam po prostu cały cienki dzień. Wieczorem się okazało, że spędziłam cały dzień siedząc, bolały mnie plecy, byłam zmęczona. Po dłuższym czasie byłam sfrustrowana tym, że po prostu, że cały czas pracuję. No ileż można, a przecież jak się zakłada działalność, to trzeba mieć czas też dla siebie, prawda? Po to się zakłada działalność. No tak chyba standardowo właśnie droga tego osoby, która najpierw ma działalność i teraz trzeba wszystko zrobić, bo jest też chyba taka jakaś, nie wiem, chora mobilizacja, trochę ciąg do pracy. Później tak. To się gdzieś tam zmienia faktycznie też jakby... jak to się mówi po angielsku, spolszczając, byłem tam tak i też tak robiłem. Nawet czasami teraz do tego wracam. Dobra, to czy masz ten dzień jakby cały, powiedzmy, w zajęciach? I właśnie, no to co do tych przerw? To są jakieś stałe godziny w trakcie dnia, że wiesz, że nie wiem, zawsze 12 jem jakiś tam, nie wiem, pierwszy obiad, czy 15, czy zawsze o 17 idę biegać, albo coś takiego. Nie, to jest niestety jeszcze mój błąd, że nie mam takich stałych przerw, tylko po prostu, bo to by było takie troszkę nienaturalne, bo jeżeli byłabym w jakimś zadaniu, które jest dla mnie ważne, pilne i byłabym na nim skupiona i gdybym na przykład miała tą godzinę, że o 12 o 17 wstaję, tak jak powiedziałeś, to gdybym była w środku tego zadania, to zanim bym do niego potem wróciła, wdrożyła się w to, co robiłam, to by zajęło znowu czas.
Czyli zbyt dużo czasu spędziłabym nad jedną rzeczą, którą mogłabym zrobić krócej, zrobiąc po prostu do końca i robiąc sobie przerwę, jak już to skończę. Więc taka mała... No to różne są podejścia, nie? Czasami jednak, no mówię, no zależy od człowieka, ale czasami fajnie jest mieć te stałe przerwy, no ale też wiadomo, że należy być jakoś tam giętkim i no tak jak mówisz, jeśli mamy coś dużego akurat do zrobienia, no i przede wszystkim nam ta praca idzie, no to nie ma co jej przerywać, nie? Ale... Gorzej, jak idzie przez cały dzień, to już... To wtedy właśnie można przerwać i się no bo znowu nowe podejście jakby na świeżo czasami jest tak, że jak nam nie idzie przez cały dzień, no to dochodzi do jakiejś tam frustracji, nie? Tak. No dobra. No to teraz już przechodząc do konkretów może bardziej. Jak ty od tego fajniejszego przypadku chyba zaczniemy, jak w szkole jogi zaczęłaś współpracować z ludźmi, jeśli chodzi o Nozbi? Przez to, że jest tam za dużo osób po prostu i żeby ich skupić wszystkich razem ze sobą i żeby mieć kontrolę nad nimi wszystkimi, to po prostu tak subtelnie podsumowałam, ciekawe rozwiązanie, więc było tak magiczne po cichutku z pokazaniem na telefonie, że to jest fajne i że to działa. Okej, czyli miałaś Nozbi zainstalowane na telefonie, pokazałeś jakiś tam swój przykładowy projekt, jak to może działać i wysłałeś zaproszenie do projektu. Nadal to robię, no. No dobra, ciekaw jestem właśnie, czy wszyscy są wzrokowcami, czy to jednak tutaj nie chodzi o tą, nie wiem, wzrokowość, nie wiem, jak się odmienia. I widzisz, tutaj są dwie rzeczy powiązane, bo jak komuś pokazujesz, to nie wystarczy tylko pokazać, tylko trzeba gadać. Ja niestety trochę, no wiadomo, słychać. Trochę za dużo mówię, więc generalnie zanim komuś to pokażę, to nagadam się i potem no, tak jakby tutaj działam dwoma rzeczami jednocześnie, także to w ten sposób działa, ale tak jak ci mówiłam wczoraj o tym moim projekcie Chodź na rower, tutaj do końca to nie przeszło, w sensie, że ja korzystam z tej aplikacji, ponieważ... Okej, okay, czyli wiesz co, wytłumaczmy, czyli inne jakby tak, projekt, nie wiem, grupa ludzi po prostu, gdzie się spotykacie na te rowery i znowu chciałaś coś... przepchnąć po swojemu, tak? Tak, tylko że to nie do końca tak, ponieważ to jest strona i grupa na Facebooku, która powstała już właściwie ponad pół roku temu. I to już jest sporo tych ludzi, ale tak jakby ja nie jestem odpowiednią osobą do tego, żeby prowadzić jakieś grupy, więc ja jestem tą stroną, która to prowadzi od strony takiej internetowej znowu. Więc poszłam o krok dalej, ponieważ chciałam, żeby umawiać się z ludźmi na wywiady takie, żeby mogli opowiadać o sobie, ale wiadomo, że takie spotkanie na wywiad face to face, żeby kogoś po prostu nagrać, to jest troszkę bardziej złożona sprawa, ponieważ muszę znaleźć miejsce, termin, sprzęt, oświetlenie i wszystko, więc tych czynników jest strasznie dużo, więc ja po prostu, żeby nie myśleć cały czas o tym, to je spisywałam w jedno miejsce. Troszkę to od ciebie zgapiłam. No tak, dobra, a w szkole jogi? Bo jakby rozumiem, nie wiem, jest takie powiedzenie, że jedno zdjęcie powie więcej niż 1000 słów, nie? Więc jakby stąd też biorąc. Jeśli możesz opowiadać, o czymś opowiadać, a jak ktoś tego nie zobaczy, to po pierwsze trudniej mu to zobaczyć jakimiś oczami wyobraźni, może sobie to zupełnie inaczej też tam wyobrażać, może nie zrozumieć w ogóle idei, sensu, a może stwierdzić, że podczas jakichś długich opowieści, że to jest w ogóle mega skomplikowane, tak? A jak komuś się pokaże, że hej, no masz listę projektów, w projektach są zadania i możemy się tymi zadaniami wymieniać, że ty masz zrobić to, ja tamto. U ciebie był, tak się śmieliśmy wczoraj, jak rozmawialiśmy o tym, o czym dzisiaj będziemy już do wszystkich mówić, że podejście było takie faktycznie, że ludzie dostali pierwsza ta styczność z Nozbi była taka, że dostali po prostu na maila zaproszenie do projektu, w którym już pewnie były jakieś tam zadania wypisane przez ciebie, no i przez to założyli konto i okej, okay, no to możemy działać. To chyba jest fajny sposób, że ktoś tą aplikację nie instaluje i ma pusty widok na przykład, czy jakieś te zadania początkowe, tylko od razu może działać z kimś, nie? Na jakby żywym organizmie. Tak. Wtedy od razu widzi, co ma zrobić. No właśnie, jakby nie przejmuje się interfejsem, tylko aha, dobra, czyli to mam zrobić i, tak.
I okej. Jaki był odbiór ludzi? W sensie każdy się, nie wiem, tam było osób, ale każdy się wdrożył od razu, czy były jakieś takie, że ktoś nie i za pięknie by było? Nie, to by było po prostu zbyt idealne. Nie, niektórzy nadal działają na tym, że po prostu trzeba im wysłać SMS-a, zrób to i to jest okej, ale aplikacja nie działa. Mhm. Nie na wszystkich to działa. Nawet dzisiaj miałam takie spotkanie z dziewczyną, która powiedziała mi, że dla niej Nozbi jest zbyt trudne. Ja byłam po prostu w szoku, jak to? Wydaje, że to jest strasznie intuicyjne, a to się okazało, że to jest dla niej strasznie skomplikowane i ona woli inną aplikację. Tylko, że to wszystko zależy. Jasne, jasne, kum. Dobra, i jak wtedy się pracuje? Bo generalnie z takimi narzędziami fajnie się działa, jeśli faktycznie wszyscy tego używają w jakimś zespole. A jeśli nawet, nie wiem, z 10 osób dwie nie korzystają, to nagle łatwo, żeby to się wszystko rozpadło. Jaki odsetek wtedy z tych ludzi nie korzysta na przykład z grupy? 3-4 osoby właściwie. Nie korzystają czy korzystają? Nie korzystają. Reszta a z jakiej grupy? 23 osoby. Aha, to dużo. Całkiem. No. No dobra, ale to też wtedy, jeśli większość korzysta, to nie jest tak, że te osoby czują, że są gdzieś tam poza czymś, że coś tracą? Nie, to jest normalne. To jest rzecz, którą trzeba po prostu wziąć pod uwagę, jeżeli się współpracuje z ludźmi, że nie każdemu się wszystko podoba i nie każdemu wszystko pasuje. Więc po prostu w moim przypadku to polega na tym, że muszę się po prostu też troszkę dopasować do nich, żeby im też było dobrze, żeby nie wymuszać na wszystkim, musisz to zrobić tak, jak ja chcę, bo po prostu będzie koniec świata. Nie, po prostu, jeżeli ktoś zrobi swoją pracę, to ja sama sobie po prostu odznaczam, że okej, ta osoba to zrobiła. No tak, tylko dla osoby, która tym zarządza, załóżmy ciebie, tak jako menadżera, no to jest znowu taka sytuacja, że to ty musisz wykonywać dodatkową pracę, bo no wydaje mi się, że w zespole jak się używa jednego narzędzia, to po prostu wszystkim jest łatwiej, więc przez to, że pojedyncze osoby nie chcą używać niebo nie, bo za trudne, bo coś, bo na przykład nie chcą się nauczyć, no to ktoś przez to musi zrobić więcej. Tak. Ale to nie jest aż tak znacznie więcej. Nie, no okej, ale jakby, wiesz, u ciebie to może być nie aż tak więcej, nie? Ale dla kogoś to może być jakieś przeklejanie całych dokumentów albo czegoś takiego. No, jakby, no jest używane, nie wiem, czy w każdej, ale w wielu branżach, więc tych możliwych zastosowań jest dużo. Dobra, słuchaj, a jako wirtualna asystentka, jak wygląda twoja współpraca w ogóle z klientami? Masz projekt per klient, czy jak w ogóle ludzie chcą organizować sobie tę pracę z wirtualną asystentką? Ludzie bardzo często nie wiedzą na początku, co chcą, więc to jest taka troszkę na początku często droga przez mękę, tak mówiąc, bo często się ludziom wydaje, że znajdą sobie kogoś, kto po prostu za nich wszystko zrobi i oni nie będą musieli jakby czegoś robić, tylko ktoś po prostu przyjdzie i zrobi wszystko za nich od razu. A żeby coś dostać, trzeba coś dać na początku, więc na początku, na samym, współpraca zaczyna się od tego, że ktoś po prostu musi rozpisać wszystkie zadania, których potrzebuje, żeby zrobić. I to nie jest takie... Sami razem, nie? Żeby tak. W każdym zadaniu opisać, co trzeba zrobić, bo tak. Nie siedzisz u kogoś w głowie. No nie, jeszcze nie. Chociaż mam kilku klientów, których się okazuje, że po prostu zrobię coś, zanim oni o tym pomyślą. Mhm. Także to jest ten plus. Ale to przychodzi z czasem, to nic się nie dzieje od tak. Dobra, więc no okej, czyli procesy tak czy inaczej trzeba mieć opisane, czyli powiedzmy, nie wiem, tak jak, albo bez przykładów, nie, mamy wspólny projekt, tak, i tak. Są jakieś zadania powtarzalne, niepowtarzalne, nieważne, coś chcesz zrobić, znaczy coś chciałbym, żebyś zrobiła, czyli tworzę zadanie o nazwie tam, żeby wiadomo było, o co chodzi, no i w zadaniu opisuję, tak, czyli no też taki przykład, to chyba Tim Ferriss, nie, Chris Tucker chyba pisał o wirtualnych asystentkach taką książkę, że jeśli chcemy, by ktoś coś zrobił, no to musimy dokładnie opisać, co i też z uwagi na sposób rozliczeń, też ile czasu na przykład myślisz, że na to dana osoba potrzebuje. A jeśli chodzi o ten czas, miałeś taki przypadek, żeby ktoś na przykład opisywał ci w Nozbi, co robić, a zamiast czasu tam, nie wiem, do poświęcenia używał funkcji w Nozbi, ile czasu na to tam można przeznaczyć? Jeszcze nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś mi powiedział, że to zajmuje tyle i tyle czasu. Teraz wpadło mi do głowy, ale to jednak jak się pisze w komentarzu
cały proces opisuję, to chyba tam ewentualnie od razu. No dobra, powiedz jakiś ciekawy case jeszcze, jeśli chodzi o współpracę jako czy wirtualna asystentka, czy w chodźże na rower, czy w jodze, czy w czymkolwiek. Nie wiem, czy mogę. Bez nazwisk. Bez nazwisk. Ale jak się ktoś domyśli. O! Teraz właściwie w szkole organizuję taki wyjazd właściwie dla ludzi z całej Polski, żeby się wszyscy razem spotkali w jednym miejscu. I ten projekt mam tak dokładnie rozpisany w nazwie właśnie, bo to jest wydarzenie i to jest długie, duże wydarzenie, ponieważ to jest warsztat, który trwa 7 dni. Więc poza tym, żeby znaleźć miejsce, które już znalazłam, to tutaj dochodzi jeszcze znalezienie ludzi, żeby oni dotarli na to miejsce konkretne w określonym czasie, na określoną godzinę, żeby codziennie po prostu mieli jakiś plan dla siebie. Więc ja tutaj się okazuje, że coś, co się wydaje taka prosta sprawa, tyk, że jedziemy sobie na warsztat, się okazuje, że tam jest tyle rzeczy. No. Okej, ale masz to jako jeden projekt, czy rozbite jakoś na poszczególne etapy albo wszystkiego? To na razie jest taki jeden projekt, który potem będzie po prostu z czasem jest rozbijany coraz bardziej, bo ja tego nie robię sama. Więc coraz bardziej to po prostu rozbijamy. I na początku jestem strasznie analogowa, może tak to powiem, mimo wszystko. I ja zazwyczaj sobie muszę coś rozpisać na papierze, żeby to rozrysować, żeby potem łatwiej mi było to wprowadzić do programu, żeby to było takie jasne i przejrzyste. Żeby to było tak, procesowanie jakby tego wszystkiego. Tak, tak. Żeby to było po prostu po kolei, a nie, że jest początek, nagle koniec, potem środek, potem coś tam, nie. Okej, okay, projekty współdzielisz w ogóle z kimś, czy sama dla siebie jakby to chcesz wiedzieć, co się dzieje z tym wydarzeniem? I tak, i tak. Bo dużo rzeczy, które wpadają mi w ciągu dnia, które muszę zrobić, to po prostu sama sobie automatycznie dodaję po prostu do Nozbi jako zadanie do wykonania. Nie dodaję tam czasu, tylko dodaję po prostu, jako mam klientów jako kategorię po prostu dodanych. Więc te zadania, które wpadają mi w ciągu dnia, to po prostu oznaczam, że to jest dla tej osoby. I dzięki temu po prostu potem wiem, co dla kogo mam do zrobienia. Aha, czyli no? Kategorii u ciebie jest dużo, podejrzewam. Nie. No dobra, aha, to nie jest wtedy tak, że za dużo czasu tracisz na zarządzanie tymi zadaniami. W sensie, że każde zadanie ma mieć jakąś tam kategorię, jeśli chodzi o przeporządkowanie do klienta chociażby. Właśnie nie, bo takie duże zadania mam bardzo dobrze rozpisane właściwie, bo ja korzystam i z Nozbi, i z Trello, to od razu mówię, żeby... No. Tak, więc takie duże zadania mam rozpisane, ale takie, które są takimi wrzutkami, można powiedzieć, czyli na przykład, że muszę odpisać na jakieś tam maile, albo że muszę wrzucić jakiś post na Facebooku, który ma się pojawić wtedy i wtedy, to takie zadania po prostu sobie wrzucam, bo to jest moment po prostu, ale że chodzi o to, żebym po prostu pamiętała, że muszę to zrobić, żeby mi to po prostu nie umknęło. No to by była szkoda. No tak, no bo tak jak też wczoraj gadaliśmy, że z tym zarządzaniem trochę roboty jest, no bo właśnie tak jak też dzisiaj słyszeliśmy, że jakby z uwagi na to, że niektóre osoby nie korzystają z Nozbi, to ty masz to wszystko jakby u siebie, tak, żeby wiedzieć, co gdzie się dzieje. Druga sprawa, to co teraz powiedziałaś. Natomiast trzecia sprawa, coś z kalendarzem wczoraj mówiłaś też, jeśli mogłabyś opowiedzieć to jeszcze tak. Mam kalendarz podpięty i właściwie mam kilka kalendarzy, które i do wszystkich, właściwie wszystkie te kalendarze, które mam, są stworzone w Google kalendar. Więc mam jeden kalendarz i po prostu do których są podpięte kilka takich kalendarzy. Nie no, no i jedno konto, gdzie masz kilka kalendarzy, no to... Tak, powiedziałam na głos, to dziwnie zabrzmiało. I po prostu sobie odhaczam. Dzięki temu i widzę i całość, ile mam projektów do zrobienia i mogę sobie po prostu odhaczyć, że dla tej osoby muszę zrobić to, dla tej to, z danym czasem. Ale sumo jakby finalnie patrzysz na listę zadań w kalendarzu, czy na listę zadań, nie wiem, priorytetów w Nozbi? I tu, i tu. I nie ma tego jakby całego zarządzania za dużo, nie plącze ci się to wszystko, że nagle tutaj w ogóle dwie... Nie, to jest już automatyczne. To jest tak, jak niektórzy wstają rano i od razu sobie robią kawę. To jest dla mnie takie zbyt naturalne już teraz. Czyli po prostu tak się przyzwyczaiłaś. Tak. Okej, okay, a czy czasami patrzysz tak, że właśnie się oddalasz z
Jakby patrzysz na to wszystko z daleka i próbujesz jakoś poprawić te procesy? Czy jednak... Oczywiście, że tak. Bo to jest tak, że jeżeli za pierwszym razem coś robisz, to za drugim razem może się okazać, że już wtedy wiesz, jak to robisz za pierwszym razem, że jest kilka rzeczy, które trzeba poprawić koniecznie po prostu następnym razem, ale że teraz to już ach, niech będzie. I za każdym razem, jeżeli to są zadania powtarzalne, za każdym razem może się pojawić coś, co można poprawić, żeby to było łatwiejsze, szybsze, żeby zajmowało mniej czasu, żeby było bardziej intuicyjne. No tak, tylko za pierwszym, za drugim razem, powiedzmy tak na świeżo patrząc, to poprawiasz, a jak coś robisz już setny raz, to ciężko jest odpiąć się od tej rutyny, nie? I spojrzeć jeszcze raz na to takim świeżym wzrokiem, że jednak można by coś zupełnie inaczej zrobić. Trochę tak jest. Dobra, powiedz w ogóle, Angelika, gdzie ciebie można znaleźć w internetach, jakby ktoś coś od ciebie chciał. Na Facebooku Biurowe Sprawy i moja strona internetowa to też biurowesprawy.pl. Biurowesprawy.pl. Tak. Tak. No dobra, to dzięki wielkie za podzielenie się tym, co tam porabiasz i w jaki sposób szczególnie to jakby ogarniasz, jeśli chodzi o Nozbi, ale też kartkę papieru i narzędzi. Dzięki. Także dzięki wielkie i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.